Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Przyszła jesień, więc pora przetestować coś, co ja lubię chyba jesienią najbardziej, czyli fotopułapki. Dlaczego je lubię? Dlatego, że fotopułapki dają mi obraz tego, co jest w łowisku. Ja nie montuję fotopułapek po to, żeby wiedzieć, gdzie iść polować. Ja te fotopułapki montuję po to, żeby mieć podgląd na przyrodę, co dzieje się w łowisku. W poprzednim roku mieliśmy przepiękną scenerię przepięknego rykowiska. W tym roku nie nagrywaliśmy rykowiska u mnie na terenie, ze względu na to, że mieliśmy powódź. I całe nasze tutaj obszary, na których się znajdujemy, po prostu były pod wodą. Dziś mam do przetestowania fotopułapkę z panelem solarnym, a do tego z podglądem online. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak ona zda egzamin, ale bez sensu tutaj rozgadywać się, po prostu trzeba ją założyć i zobaczyć. Chodźcie ze mną i jedziemy montować fotopułapkę. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest kamera leśna Top Hand H6 plus panel solarny. E, można wybrać kilka kolorów. E, mamy zaznaczone e, kilka kolorów, słuchajcie, jak każdy facet znam trzy kolory. No, dokładnie, tak jak tam właśnie e, myślicie. Do fotopułapki, e, w tej fotopułapce możemy robić transmisję na żywo, czyli wkładamy kartę, ja włożyłem kartę e, najbardziej chyba popularnego operatora ze względu na to, że wiem, że tu jest taki zasięg. E, karta jest dodatkowa do nagrywania plus y, wszystko mogę też zapisywać w chmurze. Jest możliwość wykupienia tej chmury przez... Ja będę akurat na tym teście będę testował e, pakiet trialowy, który jest tam przez chyba bodajże miesiąc za darmo, ale do tego dojdziemy. E, to co? E, szybki unboxing w lesie. Otwieramy i robimy. Pokaż kotku, co masz, co masz w środku. Standardowo e, instrukcja obsługi w języku polskim, e, krótki. Krótki manual, jak montować, co montować. Odłożę to tutaj. Panel solarny z kabelkiem. Tu jest do panela. Do panelu? Do panela? Kurde, zaraz mnie nie pojadą. Jest fotopułapka, i teraz słuchajcie, ja już ją uzbroiłem, bo to jest ważne. Co ona ma w środku? Ta Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć bardzo sporych ogniw, najbardziej popularnych, jakie mogą być chyba na rynku, więc co nam też gwarantuje, że ta fotopułapka będzie długo, długo działała. Nie jest to sześć paluszków, tylko jest sześć dużych, dużych ogniw. Zamykamy ją. Teraz tak, dwie gumowe zaślepki, pod tymi zaślepkami ja je Wam otworzę. Mamy, tu mamy dwa sloty, jeden na kartę pamięci, którą mam już włożoną i drugi na kartę SIM, który też mam włożoną. Operator karty, jaki włożycie, taki będzie działał. Wkładamy taką kartę, która nam chyba najbardziej odpowiada. Powiem wam, to jest takie naprawdę solidne, gumowe, grube, więc powinno to być wszystko w miarę szczelne. Kolejna guma, którą tutaj mamy, ale do tej gumy mamy taki mały tutaj otworek. A powiem wam dlaczego? Dlatego, że pod spodem jest gniazdo USB-C, w które albo. O jezu, jak to. Nigdy. Mi nie było łatwo z tymi wszystkimi gumowymi akcesoriami. Małe wejście mamy otworzone, i jest tutaj slot, w który wpinamy kabel USB-C albo do ładowarki, albo do panelu solarnego. Ale, żeby cokolwiek zrobić, i tak muszę wyciągnąć całą tą, słuchajcie, gumkę. Dobrze, że taki kluczyk tu mój operator mnie poratował. Okej, okay. jest wyciągnięte i zobaczcie. Tu jest nie tylko slot, slot do kabla, ale też włącz-wyłącz fotopułapkę. To jest jedyny, jedyny chyba guzik w tej fotopułapce. Dobra, lecimy, lecimy do, do tego, żeby ją zmontować. Antena, jak w każdej fotopułapce, dokręcamy tu się niczym, nie różni. W zestawie oprócz, oprócz anteny mamy, mamy jeden pasek, mamy drugi pasek. Mamy takie oto złącza, które możemy wykorzystać na przykład do tego, aby przykręcić to złącze tu i potem przykręcić do niego panel solarny, bo panel solarny też ma takie, takie wyjście. Możemy panel solarny przykręcić na przykład przez takie kółeczko. Do tego kółeczka mamy taką śrubeczkę. Tu jest normalnie prawie jak z Adamem Słodowym. Nie? I później do tego przykręcamy, słuchajcie, to przykręcamy sobie na przykład panel solarny, i to przykręcamy do drzewa albo za jakimiś tutaj innymi łącznikami. Jest tych łączników naprawdę od groma. Ja już za chwilę ją założę na drzewie. I tak naprawdę, słuchajcie, to będzie najważniejsze, jak ona będzie sprawowała się w łowisku, i jak wygląda aplikacja. Ale ja przechodzę najpierw do montażu na drzewie, przestaję gadać. Po zmontowaniu pokażę Wam aplikację. Wiecie, jak każdy facet nie czytam instrukcji obsługi spróbuję to zrobić na trochę na czuja. Jest tutaj cały zestaw narzędzi. Nawet jest kluczyk, ale oprócz kluczyka A widzicie. Można to przekręcać śrubokrętem. Okay. Nie jest to, nie jest to słuchajcie, mega jakieś skomplikowane. Ten panel możemy, moglibyśmy założyć w innym miejscu, ale tu akurat jest zrobione tak, że jest do niego, że jest do niego taki zestaw, więc spróbujemy ten zestaw w 100% wykorzystać. Zerknę tylko tu, aha, tu mamy to, czyli tu mamy drugą, e, drugą nakrętkę. Czyli pierwsza nakrętka wchodzi tu. No kurczec, czyli można powiedzieć, że wszystko jest przygotowane. W zestawie łącznie, łącznie z kluczykami, jednym kluczykiem, prawie jak, prawie jak jakiś taki szwedzki market, nie? Dobra, no, ale to też jest fajne, nie? Ale jest możliwość założenia tej fotopułapki w sensie tego panelu solarnego w innym miejscu. Mamy tu, i teraz tu mamy możliwość, zobaczcie. Teraz dokręcenia, dokręcamy to, i tu mamy taki pierścień, który możemy sobie ładnie dokręcić. Nie mam tego jeszcze podłączonego, ale teraz możemy sobie wyregulować ten panel w stosunku do słońca. Czyli w tym momencie mamy taki zestaw. Ja go za chwilę przypnę, ciach, przypnę go do drzewa, taśmami, które są w zestawie. Założę gumkę. Włączę, foto, inaczej, włączę fotopułapkę, założę gumkę, włożę kabel, aktywuję aplikację i pogadamy o aplikacji. Więc słuchajcie, nie jest to jakoś mega skomplikowane i możemy to zrobić, możemy zrobić to sami. Mamy już wszystko zamontowane, teraz za chwilę jedziemy do ciepłego miejsca, bo powiem wam, że trochę zmarzłem. I e, zaczniemy ustawiać e, wszystko w aplikacji. No i przenieśliśmy się do ciepłego miejsca, najcieplejszej, najbardziej wystrzałowej, adres e, w zielonej górze, czyli Mechaników 77. W, jesteśmy e, gościnnie w strzelcu. E, dzisiejszy bohater: kamera leśna Top Hand e, H6, plus pal, panel solarny. Widzieliście, jak ją się montuje. Generalnie, cały skład jest bardzo prosty. E, Mamy do niego instrukcję obsługi. Jednak musicie pamiętać jednej rzeczy: instrukcja instrukcją, ale jeżeli ten panel solarny macie ochotę założyć gdzie indziej, na drzewie, z boku gdzieś, to oczywiście możecie to zrobić. Nikt Wam nie każe montować tego w taki sam sposób, jak ja zrobiłem, czyli tak, jak jest tutaj widoczne na obrazku. Możecie go założyć w odpowiednim miejscu, w którym, na które macie tylko i wyłącznie ochotę. Ale robimy to, o czym mówiłem, czyli przechodzimy do, do aplikacji. Żeby przejść do aplikacji, jestem już na tyle stary, że muszę założyć okulary. I do tego zrymowałem. Odnajduję aplikację w telefonie, żebyście mogli to też zobaczyć. Oczywiście włączę włączę nagrywanie ekranu, bo wtedy będzie łatwiej. Wchodzimy w aplikację Ucon. Włącza nam się lista urządzeń. W tym momencie mamy kamerę Wademekum 1 test. No i co? No i próbujemy. Klikając w obrazek, który właśnie teraz kliknąłem, jesteśmy na etapie łączenia się na żywo. Z naszą kamerą, czyli mamy podgląd ten, który, na co patrzy kamera. Czyli widzimy, widzimy las. Standardowo u góry widzimy jakość nagrania, czyli że mamy włożoną kartę SD, mamy siłę sygnału, mamy moc baterii, plus to, czy bateria się ładuje, czy się nie ładuje, czyli czy ten panel solarny działa. Oprócz tego też jest takie oko w prawym narożniku, i w tym oku jest. Ikonka, cyferka 1, to znaczy, że jedna osoba ogląda. Gdybym ja udostępnił tą fotopułapkę kilku osobom, widziałbym ile osób naraz może to oglądać. Ok. Pod spodem przekreślony głośnik, czyli na tą chwilę nie podsłuchujemy tego, co się dzieje w lesie. Mikrofon, aparat, film i chmura. Zarządzanie i tak dalej. Lecimy dalej. Klikamy w ten taki trybik, który widzieliście, i mamy nazwę urządzenia, tryb nagrywania, odwrócenie obrazu, tryb pracy, karta pamięci, czy chmura, wybieramy tryby scen. Generalnie mógłbym powiedzieć jest to wszystko to, co jest w każdej fotopułapce. Aktualizacja oprogramowania, tak jak sprawdzaliśmy, ale kliknę. Oprogramowanie urządzenia jest aktualne, czyli mamy aktualne urządzenie, przechodzimy do, do chmury, i w tym momencie, słuchajcie, mamy tak: albo subskrypcję, którą możemy sobie wykupić: 360 dni, 180 dni, 30 dni, no i 30 dni na przykład kosztuje 2 dolary niecałe, ale możemy też, to jest subskrypcja, możemy też zrobić pojedynczy zakup, i ten zakup też tutaj widzicie, jakie są kwoty. Oczywiście możemy wytestować to bez w formie takiego testu siedmiodniowego. więc klikamy, usługa została pomyślnie aktywowana. Czyli w tym momencie mamy wykupioną chmurę na 7 dni. I oprócz tego, że możemy to podglądać i zapisuje nam się standardowo na karcie pamięci, to też wszystko zapisuje się w chmurze. I tu, pod spodem, mamy już kolejne ikony, które chciałbym szybko opowiedzieć. Klikając, to jest urządzenie, czyli to pierwsze. Wchodzimy w chmurę, już nam się pokazują jakieś rzeczy, które są, które są przez, nas, przez nas nagrane. Potem mamy kontakt z usługą, obsługą klienta, i mamy też dane o naszym koncie, i możliwość wylogowania. I słuchajcie, i to tak naprawdę to wszystko. Co mógłbym Wam pokazać w aplikacji? Aplikacja łatwa, przejrzysta, szybka w języku polskim. Żadnych ustawień w fotopułapce nie ma. Najfajniejszą moim zdaniem rzeczą, która jest akurat w tym urządzeniu, to te sześć baterii, te sześć akumulatorów, które jest tam włożonych, bo to nam pokazuje, że ona naprawdę może długo wytrzymać. My też już mamy taki plan, że nie tylko te sześć akumulatorów, ale przez USB-C, gdzie mamy na tą chwilę podłączony panel, panel solarny, chcemy podłączyć taki większy akumulator, który postawimy na dole, a panel solarny będzie tylko i wyłącznie doładowywał ten akumulator. Czyli zrobimy takie kombo, które podejrzewam, że e, będzie długo, długo nam wytrzymywało w lesie. Co nam się nagra? Tego słuchajcie, nie wiem, więc zobaczymy jaka będzie jakość. Czy będziemy kilka razy przemieniać miejsce tej fotopłapki? Tego nie wiem. Dziś założyłem tą fotopłapkę w takim miejscu, że wiem, że tam zwierzyna migruje ze względu na to, że część mojego łowiska jest jeszcze pod wodą. To, to właśnie w tym miejscu, ale być może wybiorę się i zmienię miejsce tej fotopułapki. Eee, więc co? Ja żegnam się z Wami i już za chwilę będziecie mogli zobaczyć to, co ta fotopułapka nagrała. Eee, Daszbur, Cześć! Trzymajcie się!